bardzo dobre zaopatrzenie. Innym niż ubiegłym można się z jedzeniem delektować. Akademii, czy też miałeś inny dzień? Nie miałem. Tak już usłyszałem, bo te błyskotliwe wypowiedzi prawdziwą płaszczyznę wypowiedział. Dowcipnie, lekko, z finezją. Byłem zauroczony, wydaje mi się, że... A teraz Grzegorz pobiegnie szybko do stołu, ponieważ dzisiaj jeszcze nic nie jadł, a jest godzina 20 i konsumuje ciepłe dania. Nie wiem, gdzie ta moja kobieta chodzi. Ja się obsłużę, nie jest spokojnie. Toaletowy jest na pewno 4. Różowy, 5. A teraz prezentujemy Państwu z Grzegorzem Wilkiem menu tegorocznego bankietu. Proszę bardzo, kamera teraz przejedzie wszystkie stoły i zobaczycie Państwo, co jedliśmy w Zamku Królewskim. Niedbałej jakości polędwiczki, delikatne, z grzybami. Państwo mi życzyć jedynie smacznego i obejść się smakiem. Ziemniaczki przepyszne, dorsz w sosie muślinowym, zaiste, daj dla podniebienia, proszę Państwa. Możemy przejrzeć się jeszcze tej stronie. To zapewne są chrzanowe takie koreczki, więc ja się akurat za to nie wezmę, aczkolwiek wstążki marynowanej dyni. No, ciekawe, ciekawe. Muszę spróbujemy. Śliwkę pokwoną, pokwonami jest z octem, więc nie do końca tak jak ja. Kiełbaski. Domyślam się, że są to kiełbaski szurowe, najpierw podgotowane, potem delikatnie upieczone, ze śliwką i z cebulką. Smakuje wyśmienicie. No i oczywiście... świeża. A także schabiczek nadziewany śliwką. Trudno się przyznać, ale to jest już drugi obiad na dzisiejszym przyjęciu. Nie wiem, co to jest, ale sobie się skorzysta. Wygląda jak marchewka odsmażana, dlatego nie do końca jej ufam. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, większość potraw, które tutaj królują na tym stole, jest okraszona cebulką. Także dla zdrowia. Świeża cebulka, świeże warzywa. Pyszne. Kupiące. Żeby wczoraj tutaj nie przyszliśmy. Jestem już przejedzony. Nie będę Państwu prezentował, ponieważ boję się przejedzenia. Co
czegoś jest niedojedzone. Powiadają, że bankiety są przereklamowane. Oj nie, szkoda, że nie byliśmy tutaj wczoraj. Pod nią się kryje i radość, i ból. A jego życie w pozornych blaskach to także jedna z aktorskich ról. Przyjmij publiczko, miła warszawska, naszą piosenkę i uśmiech nasz. Bo dziś piosence tej złota maska naszą prawdziwą odsłania twarz. Ludzie rzadko są szczerzy, człowiek słowo nie wierzy, myśli, że to fałsz i gra. Więc uczucie najrzadsze chciałbym przeżyć w teatrze, kto chce złudzeń, ten je ma. Naszą prawdziwą odsłania twarz. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dbam, żartuje. Czy to zły, czy dobry znak? Szczęście, smutek, westchnienie można zagrać na scenie, tak jak w życiu właśnie tak. Bo twarz aktora to złota maska, pod nią się kryje i radość, i ból. A jego życie w pozornych blaskach to także jedna z aktorskich ról. Przyjmij publiczko, miła warszawska, naszą piosenkę i uśmiech nasz. Bo dziś w piosence tej złota maska naszą prawdziwą odsłania twarz. Ludzie rzadko są szczerzy, człowiek słowom nie wierzy, myśli, że to fałsz i gra. Więc uczucie najrzadsze chciałbym przeżyć w teatrze, kto chce złudzeń, ten je ma. Naszą prawdziwą odsłania twarz. Naszą prawdziwą odsłania.
twarz.